Hejka moi drodzy, witam was 19 grudnia i rozpoczynamy 19 vlogmas. Ja wyglądam następująco, z racji, że zaraz będę się szykować na imprezę, z racji, że mój kolega robi urodziny i po prostu wychodzę i muszę się jakoś pomalować, ogarnąć. Zrobiłam sobie też tego zawijańca o szlafrok, także zaraz będę się ogarniać i co? I zapraszam was bardzo do malowania. Okej, moi drodzy, a więc ja zaraz wychodzę. Mam na sobie bluzę z Tommy'ego Hilfigera, ale ją tylko założyłam, tak wiecie, żeby mi nie było zimno. Pod spodem mam po prostu zwykły taki czarny, obcisłą koszulkę. Do tego mam czarne spodnie. Zakładam chyba Air Force albo nie wiem, jakieś inne. Makijaż prezentuje się tak, nie jest to nic specjalnego, nawet sobie jakiś kredek nie robiłam, bo wiecie, to nie jest taka impreza i w ogóle, tylko tak wiecie, na chillku, jedynie co to włosy mam fajne. No i stwierdziłam, że jeszcze przed wyjściem otworzymy sobie kalendarz adwentowy, bo jak wrócę w nocy, to raczej już mi się nie będzie chciało tego robić, także zabieram się. Zaczniemy od świeczek i dzisiaj w świeczkach otwieramy 10 okienko. Ja tak za podgrzewaczami średnio przepadam, wolałabym dostać normalną świeczkę, jeszcze nie mogę z latku wyciągnąć, ale pachnie bardzo ładnie. Kilka lat temu w kalendarzu z Yankee Candle miałam właśnie tego zapachu pełno. Teraz czas na skarpetki. 10 mamy tu, ale zapewne... O nie! Tym razem skarpetki nie przeleciały na dół. Mamy jakieś zielone. Nie lubię tego koloru, ale mamy za to skarpetki z Hedwigą. Także fajnie, ładna bardzo słówka. Szkoda, że mogły być na przykład białe albo jakieś czerwone te skarpetki, a taki kolor zielony to taki... no ale dobra. Wyciągałam aparat, żeby zjeść czekoladkę. I dzisiaj otwieramy 19 okienko. I uwaga, 19 okienko mamy... Jezu, nie przewidziałam, że będę tak długo szukać. Jak tak długo będę szukać, to się spóźnię. Okej, 19 okienko mamy tutaj. I dzisiaj mamy bałwanka. I od razu go przemię. Kinder i osoby, które oglądały wczoraj vlogmasa, już wiedzą, co tu będzie. Dzisiaj mamy dwie takie czekoladki. Glitter Sport, proszę bardzo. 19 okienko. I dzisiaj mamy chyba znowu te Crisp. Nie, Winter Mandelmusa. Toblerone, 19 na dole. I dzisiaj mamy z czarną czekoladą, czyli w sumie chyba najgorsze, jakie jest. 19 okienko Rituals. Dość spore. Mamy dzisiaj jakąś piankę znowu. I znowu jej nie wyciągnę, tylko muszę sobie podważyć ołówkiem na przykład. Albo nie ołówkiem, bo właśnie go złamałam nożyczkami. Ale dzisiaj mamy Shower Foam Full of Kindness. Czyli znowu mamy piankę do mycia, tylko że tym razem nie do rąk, tylko ogólnie do ciała. Chociaż chyba tamta też mogła być w sumie do ciała. W sumie damy sobie tutaj. O Jezu, jak się wystraszyłam. Zaraz umyję tym ręce. O, ale ładnie. Ej, ładnie i pachnie niż tamta. Tamta była spoko, ale ta jest o wiele lepsza. Pachnie tak bardzo delikatnie, a zapach, który jest napisany, to... Holy Lotus and Organic White Tea. No właśnie dlatego delikatnie pachnie, bo jest herbaciany. 19 i ostatnie okienko, Sephora. I mamy tutaj jakiś Ultra Hydrating Energy Boosty Cream od firmy Origins. Okej, okay, a więc skoro kalendarz otwarty, tym bardziej do toalety i jeszcze umyję tą pianką ręce. Także to, zostało mi 9 minut do wyjścia, więc szybko lecę ubierać kurtkę, czapkę i wychodzę, żeby się nie spóźnić. A z wami widzę się, myślę, że jak już wrócę, może będą jakieś przebitki właśnie z tej imprezki albo nie wiem, czy cokolwiek nagram, ale mniejsza z tym, bo
będzie jeszcze coś ciekawego, jak wrócę już do domu, a nie wracam jakoś super późno. Nie będzie to impreza do białego rana, także stay tuned i zaraz się z wami widzę, a ja się widzę z wami za jakieś kilka godzin. A wy ze mną od razu, także let's go. Hejka moi drodzy, mamy co prawda drugi dzień, ale ja wczoraj wróciłam z imprezy dość późno, bo o 3:00 i myślałam, że wrócę wcześniej, bo planowałam wrócić o 23:00. Ale wróciłam o 3:00, bo było bardzo fajnie i stwierdziłam, słuchajcie, że jeszcze dzisiaj dogram do tego vlogmasa, bo tak naprawdę za dużo wam nie pokazałam i stwierdziłam, że wam dogram haul zakupowy. Ostatnio dużo jest tych hauli zakupowych z różnych stron i różnych rzeczy, ale stwierdziłam, że fajnie, bo mogę wam pokazać jakieś fajne ciuchy, rzeczy, które kupuję sobie na zimę itd., itd. i przynajmniej będziecie wiedzieć, z jakich sklepów. A więc przyszła dzisiaj do mnie jakieś coś, w sumie nie dzisiaj, tu jakiś czas temu, wielka paczka od Zaful, więc stwierdziłam, że tak jak w zeszłym roku na vlogmasie, pokażę wam i w tym haul zakupowy z Zaful. I co, bez przedłużania zacznijmy. Ja ogólnie jestem w piżamie dzisiaj cały dzień, więc stwierdziłam, że może zaczniemy od jakichś spodni. Pierwsze spodnie, jakie tutaj mam, to są dresy. Trochę wielkie, one są, wiecie, takie luzackie i w ogóle, tylko widzę już, że na 100% będą za duże w talii. Okej, okay, no i tak jak myślałam, są dużo za duże. Postawię was tutaj i zobaczcie, są dużo, w ogóle ubrami, a nie, dobra, myślałam, że ubrami ten naprzód, ale nie. Są dużo za duże, jak widać, z racji, że mamy tutaj koszulkę, którą ja zawsze chciałam przetestować. Widziałam, że taką koszulkę miała Wersow, ale te koszulki kosztują bardzo dużo na różnych stronach i stwierdziłam, że kurde, nie warto za taką koszulkę, za taki topik dawać tam 120 zł czy ile to tam, więc stwierdziłam, że zamówię sobie Zaful i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Okej, a więc mam już na sobie tą koszulkę. Ją powinno się nosić bez stanika, bo to jest jakby taki, wiecie, darmowy gorset i powiem wam, że nie wygląda to jakoś źle, ale nie czuję się w tym za dobrze, w sensie na pewno nigdzie bym tak nie wyszła, bo jakoś tak czujesz tak strasznie goło, jakbym, wiecie, nie wiem, miała, jakby każdy mnie widział, co mam pod spodem albo gdziekolwiek. Także, no, średnio mi się to podoba, oczekiwałam czegoś innego, plecy są takie zwykłe. Następną rzeczą, którą tutaj mam, to jest taki płaszczo-kurtka, coś takiego. To jest bardzo ostatnio popularne, modne, fajnie to wygląda. Ja na przykład brałam to z myślą, że na przykład, wiecie, jak będę sobie jechała do Miami i będzie jakiś chłodniejszy wieczór, to takie coś nada się idealnie. Jest bardzo przyjemne ogólnie w dotyku. Może was trochę zniżę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Proszę bardzo, wydaje mi się, że całkiem spoko. Mam teraz niezłego styla, wszystko nie pasujące do siebie, ale tak wygląda ta kurtka. Jest dość długa, ale myślę, że całkiem spoko wygląda chyba, nie? Teraz ubierzemy sobie kolejną taką wierzchnią część i będzie to bluza. Bluza, którą też bardzo dawno chciałam. Jest to kroptopowa, rozpinana bluza z kapturem, ale tak wygląda. W ogóle pasuje teraz to do siebie. Kurde, gdybym ubrała inne spodnie. O, no i patrzcie na to. Teraz wydaje mi się, że to wygląda bardzo spoko. Okej, lecimy z kolejną rzeczą. Okej, lecimy dalej. Następna rzecz, którą tutaj mam, tym razem w worku, jest to, uwaga, uwaga, bluza. O nie, nie podoba mi się to, że jest taka, że obojczyki odsłania. To mi się bardzo nie podoba, nigdy mi się to nie podobało. No jest taka luzacka, ale czy jest fajna? Nie wiem. Teraz może przejdziemy do dodatków. Mam sporą część dodatków, dam was wyżej. A więc tak, pierwsza rzecz to jest pierścionek. Pamiętam, że on był dość drogi, nie jak jakieś badziewie. Jest to pierścionek taki rose gold z takimi diamencikami. On nie jest na pewno złoty, wydaje mi się, że jest ewentualnie pozłacany, jak na przykład ten, który mam tutaj. Wygląda naprawdę spoko, bardzo ładnie pasuje mi do paznokci. Tutaj mam, to jest pasek, moi drodzy. O, okej. Okay. Jest to taki pas, jakby, wiecie, znacie te paski takie na przykład z Off-White'a. I to powinno, ten pasek powinien wam tak wisieć, ale ogólnie powiem wam, że on jest bardzo sztywny, może się wyrobi. Taki też jest spoko. On kosztował też jakieś nieduże pieniądze. Troszkę myślałam właśnie, że będzie taki bardziej elastyczny i bardziej taki, wiecie, nie taki sztywny, ale możliwe, że się wyrobi, tylko trzeba go po prostu poużywać, jakoś powykręcać.
i powinno być dobrze, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Element świąteczny, no bo jednak to jest świąteczny hol zakupowy. Patrzcie, mamy tutaj takie z reniferkiem, Mary Rudolph z bałwankiem, ten bałwanek wygląda trochę creepy, ale okej. Mary Santa z Mikołajem. I jeszcze takie z Mikołajem, bardzo fajne. Dobra, może czas zmienić te w końcu spodnie dresowe i przejść do innych spodni, które tak mnie ciekawiły. Znowu to samo, czyli za duże. Za duże, zdecydowanie za duże. Znaczy siedzą na przykład, wiecie, jakbym dała sobie tak na biodra, to siedzą, ale to nie są spodnie na biodra, tylko to powinny być o tyle. Następna rzecz, którą tutaj mam, to taki śnieżno-biały golfik. Okej, okay, golfik jest bardzo spoko. Wygląda w ten sposób. Jest naprawdę git, serio. Bardzo mi się podoba. Może nie do tych spodni, tylko do jakichś czarnych albo ewentualnie jeansów. I by było bardzo w porządku. Już przedostatnia rzecz. Uwaga, uwaga. To też jest sweterek. Aha, wiem jaki to jest sweterek. Nie jest mój styl, totalnie nie mój styl. Ale sprawdźmy, może będzie fajnie wyglądał. Okej, okay, tak się prezentuje ten sweterek. I powiem wam, że mi się podoba, ubieracie pod niego sobie jakiś taki, wiecie, jakąś taką fajną koszulkę, na przykład czarną, żeby był jakiś kontrast. I do tego właśnie czarne albo jeansy, spodnie i wygląda to naprawdę git. Może gdyby był taki bardziej obcisły, to by, wiecie, już można było nosić tak. Ale z racji, że on jest dość luźny, ja już tego teraz nie puszczę, bo boję się, że coś może być widać. Ale gdyby był taki właśnie taka obcisła jakby koszulka, to też by wyglądało bardzo fajnie i w sumie nawet chyba lepiej niż jak jest taki zwykły, chociaż no nie wiem, ale tak by było naprawdę bardzo spoko. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to jest taki zwykły czarny sweterek, także mierzymy. To jest w zasadzie golfik, ale można go sobie tak obniżyć i też wygląda dość spoko. No i to jest też taki klasyczny, bardzo ładny. W sumie Zaful ma dużo takich fajnych basiców, klasyków, które bardzo fajnie wyglądają, są za dość niską cenę. No i oczywiście możecie go również kupić z moim kodem. Jeżeli wszystkie linki do rzeczy, które teraz tutaj na sobie mam, są oczywiście w opisie. Tak samo jak mój własny kod rabatowy, także zapraszam bardzo serdecznie i co? Kupujcie, a ja już się z wami żegnam, to jest koniec tego vlogmasa. Dajcie znać, czy takie coś wam się podobało, czy chcecie więcej holi zakupowych z różnych sklepów. No i co? Do jutra i pa, pa!